Dzień dobry, witam Was na kanale Hypeport TV, nazywam się Jefim. Wracamy do nagrywek po dłuższej przerwie. Nagrywamy w centrum Warszawy, pod domem handlowym Witkac. Będziemy szukać ciekawie ubranych osób. No i oczywiście zapytamy, czy żeby wyglądać dobrze, trzeba ubierać się drogo. Zapraszam. Cześć, jak masz na imię? Cześć, Dominika, miło mi. Ile masz lat? 26. Jesteś z Warszawy, czy może przyjechałeś? Z Warszawy, tak. Okej, okay. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem freelancerem, zajmuję się influencerami, marketingiem, PR-em i okay. Zaczynam z eventami. Okej, okay, bardzo fajnie, przyda się kontakt na pewno. Powiedz mi, jaka jest Twoja ulubiona marka, może brand konkretny? Najbardziej lubię Saint Laurent. No, okay. Uważam, że to jest klasa sama w sobie. Uwielbiam Celine, jak widać. Okay. Na co najbardziej kładziesz nacisk jakby w swojej stylizacji? Co jest najważniejszym elementem dla Ciebie? Wydaje mi się, że buty i torebka. Jakby jak ma się nawet tutaj, można powiedzieć, outfit ze sklepu, z sieciówki i doda się do tego fajne dodatki, to wygląda się jak milion dolarów. A co uważasz o zakupach na przykład w lumpach jakichś starych rzeczy? Uważam, że super. Ja ogólnie jestem fanką, przeszukuję zawsze. Też uwielbiam w ogóle kiksy, więc szukam sobie jakichś za dużych t-shirtów i tego stylu. Okej, okay, powiedz nam, jak będzie ostatnie pytanie, co dzisiaj masz na sobie? Dzisiaj mam na sobie tak, buty z Zary, spodnie z Pull&Bear. Tak się bardzo, powiedzia? Tak, Pull&Bear. Bardzo fajnie pasują. Dzięki. Bluzka Zara. Torebka Yves Saint Laurent i okulary Celine. Okej, okay, czyli wszystko się zgadza z tym, jak mówiłaś. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dzięki. Powiedz, jak masz na imię? Tosia. A ile masz lat? 17. Jesteś z Warszawy, czy przyjechałeś? Nie, jestem z Częstochowy. A, tak jak kolega. Tak, no jesteśmy razem tutaj. Okej, okay. Przyjechałaś na zakupy? Też? No tak, głównie. Okay. Jaki jest Twój ulubiony projektant? Może marka? Ulubiony. Ciężko w sumie wybrać, ale tak, jeżeli bym miała mówić o styl, jaki mi pasuje, to chyba Miss Behave będzie. Okej, okay, no to w sumie jesteśmy w Polsce, polska marka, to jak najbardziej. Powiedz mi, gdzie zazwyczaj kupujesz swoje rzeczy? Czy to są właśnie lumpy, czy może jakieś lubisz droższe rzeczy, nie wiem, akcesory, dodatki? No jakby to są bardzo różne miejsca i czasami jest to coś droższego, czasami lumpy. No, głównie, no wszędzie, po prostu co mi się podoba, to chcę, jak chcę coś mieć, to sobie będę mieć. Okej, okay. A jak spędziłeś tą przerwę koronawirusową? W zasadzie to, nijak, nijak. Okej, okay, no czyli jak większość ludzi, po prostu zamknięcie w domu i odpoczywanie. Powiedz, co dzisiaj masz na sobie? Dzisiaj mam na sobie od dołu Nike 97, spodnie z Lumpa. Bardzo fajne w ogóle. Dziękuję. Koszulka Miss Guided i torebka też z Lumpa, taki no name w sumie, ale fajny. Bardzo super to wygląda. Dziękuję Ci bardzo. Jak macie na imię i skąd jesteście? Marlena Mateusz, jeszcze z Warszawy. Okej. Okay. Ile macie lat, jeżeli to nie jest sekret? Ja za chwilę mam 33 urodziny. A ja 18. Okej. Okay. Powiedzcie mi proszę, jaki jest Wasz ulubiony projektant? Gucci. Okej. Okay. Dzisiaj coś się wyłamało. Trzeba, kobieta zmienną jest wybrana. No wiadomo, wiadomo. Jak minęła dla Was tak naprawdę cała ta kwarantanna? U nas bez problemu, akurat. W drodze produkcji przeszliśmy ją we trójkę. I tak mieliśmy siedzieć w domu, no bo młodym nie można było na początku gdzieś wychodzić, no więc siedzieliśmy i tak, a teraz jak już można wychodzić, no to jest okej. Okay. Były jakieś zakupy internetowe, czy tak raczej nie było potrzeby? Trochę tak, trochę internetowych, ale głównie... Aczkolwiek oszczędzaliśmy. Tak, to był czas. Tak. Chyba jak wszyscy. Chyba tak. No dobrze, przejdę do ubrań, bo widzę, że Pani coś ma nowego i się zapytam, co to jest. No dzisiaj wpadliśmy na pomysł, że chodź zobaczymy sobie jak tam Louis Vuitton w Witkacu, no i tak strzeliło, tak, taka chwila była. Okej, okay. Bardzo Wam dziękuję, no i życzę miłego dnia. Również dziękujemy. Jak masz na imię? Krzysiek. I ile masz lat? 19.
A jesteś z Warszawy, czy...? Z Częstochowy. Okej, okay, a co robisz w Warszawie? Na zakupy przyjechałem. Okej, okay, a gdzie dokładnie? Trochę sklepy z ciuchami, trochę ezoteryczne, takie. Okej, okay. Bardzo spoko. Powiedz mi, czy masz jakiegoś ulubionego projektanta? West. Okej, okay, a czemu? Za wprowadzenie takiego minimalizmu, okay, z połączeniem z drugiej strony właśnie takiego luzu, nie? Okay. Minimalizm, luzy jednocześnie. I myślę, że to tyle. No, vêtement, ale to raczej takie... Okej, okay, rozumiem, czyli takie bardziej streetwearowe klimaty, nie? Okej. Okay. A gdzie zazwyczaj kupujesz swoje ciuchy? Czy właśnie gdzieś w lumpach, w sklepach? W Częstochowie lumpeksy tylko. Okay. A no jak w Warszawie, no to właśnie Bitcat, coś takiego, jakieś takie... Lubisz łączyć droższe rzeczy właśnie z tanimi, tak, z lumpeksami? Tak, droższe rzeczy z lumpeksami zdecydowanie. Uważasz, że to jest fajna tendencja właśnie łączenia takich rzeczy, jakby nadawanie drugiego życia takim rzeczom? Tak, jakby uważam, że można w lumpeksie się ubrać w sumie, wiesz, od stóp do głów, nie? Za stówkę, dwie stówki i wyglądać lepiej niż za pięć, okay, koła. Ale fajnie jest czasami dorzucić coś takiego. Okej, okay, a powiedz, co masz dzisiaj na sobie w ogóle? Wansiki, piżama z Calvina Kleina. To jest klasa. To jest kisik z Miss Behavior, no i z kapty. Okej, okay, okej, okay, super, dziękuję ci bardzo. Powiedz, jak masz na imię? Agata. Ile masz lat i skąd jesteś? Mam 22 lata i jestem z Warszawy. Okej, okay, czym się zajmujesz na co dzień? Studiuję w Londynie i studiuję wzornictwo. Projektuję wzory na materiały. Łączę sztukę i modę w jedno i właśnie dlatego kocham to, co robię. Okej, okay, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Opowiedz mi, jaki jest twój ulubiony projektant, marka? Może jest ich kilka? Na pewno jest ich kilka, to jest dość ciężkie pytanie. Myślę, że na razie The Row, uwielbiam ich estetykę, bardzo są tak jakby minimalistyczni. I z drugiej strony też uwielbiam Richarda Quina, uwielbiam jego printy, jego takie ekstrawaganckie ciuchy. Czy można jakby łączyć między sobą rzeczy takie z lumpa, albo tańsze rzeczy z rzeczami droższymi? Myślę, że o to chodzi w modzie, że trzeba właśnie coś takiego robić i o to chodzi w dobrym stylu, żeby ktoś potrafił właśnie łączyć takie dwa różne style, żeby stworzyć coś oryginalnego. No tak, tak naprawdę często się zdarza, że na ulicy widzi się kogoś ubranego drogo, ale niekoniecznie gustownie. No dobrze, powiedz, co masz na sobie dzisiaj? Mam bluzkę z End Other Stories, pasek z The Couples, spódniczka też jest z End Other Stories, buty i torebka z Balenciagi. Okej, okay, bardzo super look, bardzo mi się podoba i dziękuję ci bardzo za wywiadik. Cześć, jak masz na imię, ile masz lat? Zuzanna, 25. Skąd jesteś? Jestem z Łodzi. Okej, okay, czym się zajmujesz na co dzień? W zasadzie to próbuję skończyć studia. W zasadzie to studiuję dwa kierunki i jestem rozrzucona między inżynierią włókiennictwa a projektowaniem tkanin na Akademii Plastycznej. Okej. Okay. No, najgorzej, że te fakultety są daleko od siebie i w zasadzie najtrudniej jest się przedostać, ale koronawirus trochę ułatwił te sprawy. Oj, znam ten temat. Właśnie, co robiłeś podczas korono ferii? Trochę zaczęłam pracować i w zasadzie w takich technicznych aspektach. Ale to nie jest fajne. Wiesz co, no bo jeżeli jesteś inżynierem włókiennikiem, to jakby jesteś trochę naukowcem i trzeba to trochę rozwijać. To jest bardzo fajne, akurat naukowiec, to brzmi tak nietypowo w dzisiejszych czasach, no, że młoda osoba postrzega się naukowiec. Jako naukowca, open mind. To zdecydowanie jest przydatne. O ciuchu. Tak, trzeba przejść do ciuchów. Powiedz, co masz na sobie, no i możesz powiedzieć markę. Fruit Loom. O, chyba tą nazwę kojarzę z ostatnich czasów. Ale ten oryginalny, czy...? No wiesz co, tak bym nawet powiedziała, że tak pod siebie robiony. Okej, okay, dobra.
no, czarny t-shirt większy. No widzę, że taki lekki oversize. Taki oversize, biała spódniczka, chyba z Zary. Pasek, nie wiem skąd, chyba z szafy mamy. To też dobre miejsce na uzyskanie jakichś ciuchów, nie? Tak. No i trampeczki, no. Zjechane, zajechane i uwielbiam je. I promuję tę markę, mimo już dużo ludzi odchodzi dzisiaj od tego, ale jednak super się w nich tańczy, tupie i można też wyjść do tego tutaj sklepu. A co tam jeszcze chowasz? Co tam masz? Torybusie. A co to za torybusia? Torybusia. No jest to Gucci. No to ty. No, torebka jest bardzo pojemna, posiada dwie przegródki, jedną większą, drugą mniejszą, więc można tam i schować duży portfel, których się obecnie dzisiaj nie nosi. Telefon, notes. No wiadomo, no dobra, nie będę już cię męczył o ciuchy, ale powiedz mi, czy uważasz, że fajnie jest łączyć rzeczy z lumpa z właśnie rzeczami droższymi? Jak ty do tego się zaopatrujesz? Uważam, że tak, ponieważ lumpeksy no to jest jakby nadanie drugiego życia ubraniom, które gdzieś też zdecydowanie tak uważam. Wędrują po świecie, bo przede wszystkim do nas z Polski właśnie przyjeżdżają z zachodu ubrania. I to są czasem bardzo dobrej jakości, tylko trzeba umieć szukać, trzeba mieć na to czas i znać miejsca. No ja na przykład z Łodzi, tak jak już to w zasadzie ustaliśmy wcześniej, i tam jest bardzo dużo lumpeksów, ale no podejrzewam, że nie takich jak w Warszawie, że masz, idziesz z konkretnym zamysłem zdobycia tam takiej na przykład vintage'owej rzeczy. Mhm. I po prostu wpadasz tam na naprawdę... Czy powiem ci szczerze, że chodziłem po Warszawie po lumpeksach i nie do końca to tak jest, że wpadasz i od razu jest coś super ciekawego. Ale jest to coś wybrane, że prowadzą to na przykład młodzi ludzie, którzy już wcześniej no tak, to przebrali i... Pod tym względem tak. Tak. Tylko, że to bardziej się teraz nazywa taki vintage shop. No, tak ładnie to tak się nazywa. No dobra, powiedz mi, jaki jest twój ulubiony projektant, może marka? Znaczy... Jeżeli najczęściej, pytasz, gdzie najczęściej chodzę, to odpowiem bez bicia, że Zara, ale uważam, że nie jest to sklep dobrego rodzaju, jest to kontrowersyjna sprawa, ponieważ jest to masowa produkcja, ubrania są gorszego sortu, nie są dobrze wykończone i na przykład jeżeli można się pokusić o to, że na przykład są tkaniny ładne, po prostu, bo jest to jakaś forma podążania za tymi głównymi markami. Takimi. No nie ukrywajmy, że większość rzeczy z Zary to jest po prostu kopia tego, co jest na... No powiedzmy. Tak, ale jest to dostępne po prostu no dla tak nas. Nie każdego stać, żeby no kupić właśnie sobie t-shirt za 1500 zł, prawda? No. Ale no na przykład są takie marki jak H&M i na przykład ostatnio się dowiedziałam, że coś COS jest, należy do H&M-u i bardzo się temu zdziwiłam, ponieważ no jakby tutaj już wchodzimy na trochę wyższą półkę, są wyższe ceny, jest trochę lepsza jakość wykonania, a jednak jest to wciąż H&M. Jakby... No tak, no tak samo jak z tego co kojarzę Massimo Dutti, to jest też Inditex, czyli Zara. Tak. Więc... Oni sobie to rozróżniają trochę poziomami, tak, ale nie zmienia faktu, że jakby no te rzeczy są jakie są i są robione tak jak są. No, ale powiem ci, przeszłyśmy się teraz po Witkacym i no, na ten moment moją ulubioną marką będzie... Louis. Okay. Nie, no bo tak fajnie, wiesz, kolejka, wejście na barierkę. Byłem w Paryżu i tam było wszędzie tak, do każdego sklepu, butiku, wszędzie były kolejki, ale największe, prawda, do Louis, to jest prawda. To się u nas robi, no nie? No. No dobra. A nie Gucci? Bo tak, zdrada. Klasycznie, no, tutaj poleciał w klasyk, tak mi się wydaje, że... A Louis jednak robi takie bajeranckie, wchodzi w streetwear, na przykład Virgil Abloh. Ciebie to zainteresować.
Oglądałem pokaz, wiem o co chodzi, bo teraz tam Virgin. A ty co jesteś ubrany? Widzę, że tutaj lumpek z pełną parą. No powiedzmy, że tak. No góra akurat jest, się koszula to jest HM, spodnie są chyba z Zary, buty Balenciaga. Tak dla odmiany, bo ja akurat uznaję, że najważniejszymi rzeczami w stylizacji czy kobiety, czy u faceta są akcesoria i buty. Tak. I najlepiej, żeby one były markowe, bo po prostu one stwarzają, że nieważne co założysz na górę, to wszystko będzie wyglądać dobrze. Więc ja wolę też trochę podążać tą drogą taką ekologiczną i nie kupować sobie 5 par Adidasów rocznie, tylko kupić sobie 2 pary jakichś bardziej wysublimowanych butów i po prostu je używać. Zresztą od momentu, aż kupiłem te, to chodzę chyba w nich cały czas, więc... Poza tym tak jest moda skonstruowana. Dobrze, dziękuję ci bardzo, ja bardzo obszerny i ciekawy wywiad. Dziękuję ci bardzo. Powiedz mi, jak masz na imię? Gabrysia. Ile masz lat? 16. A mieszkasz? W Warszawie. Okej, powiedz, czy masz jakiegoś ulubionego projektanta, bądź może marka? Wydaje mi się, że moją ulubioną marką jest Miss Behave. Okej, w sumie też bardzo mi się podoba. Podobały mi się ich produkty. Gdzie kupujesz zazwyczaj rzeczy? Czy to są właśnie lumpy, czy może jakieś bardziej sklepy typu WitKac, a może jakieś zamówienie internetowe? No, czasami zamawiam rzeczy przez internet, ale częściej zazwyczaj chodzę do lumpeksów. Okej. Lubisz, tak, że tak powiem, pogrzebać i znaleźć coś starego i nadać drugie życie. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Nicole. Ile masz lat? 18. I skąd jesteś? Z Warszawy czy przyjechałaś? Przyjechałam z Kielc. Okej, a w jakim celu? Czy to porabiasz w Warszawie? Na sesje zdjęciowe przyjechałam. Okej, czy jest to sekret? Co to za sesja? Jeszcze raz? Czy jest to sekret? Co to za sesja? Czy możesz opowiedzieć? Nie, to są plenerowe do portfolio. Okej, to też potrzebna rzecz. Powiedz mi, czy masz jakiegoś ulubionego projektanta, może markę? Projektanta nie, ale generalnie z marek bardzo lubi brać się w Zarze. W Zarze, taki basicowy sklep, ale naprawdę tam jest wszystko. Jechałem od basiców po różne wyświrowane rzeczy, że tak powiem. Na przykład teraz mam na sobie wielką, starą marynarkę mojego wujka sprzed chyba 15 lat. Bardzo fajnie wygląda. Dziękuję bardzo. Lubisz kupować rzeczy na przykład w lumpach? Oczywiście, ja uwielbiam. Ja non-stop kupuję rzeczy w lumpach, generalnie połowa mojej szafy to są lumpy, bo tam są takie perełki, że naprawdę niepowtarzalne rzeczy, a to się ceni tutaj, bo bardzo dużo osób chodzi dosłownie tak samo ubranych, więc... No zdecydowanie, poza tym nadaje się trochę takie drugie życie tym. Tak, pewnie, rzeczom. Że tak. Tak, odświeża się je i odświeża się swoją szafę. No można tak, zdecydowanie. Zaszaleć. Bardziej ekologiczne podejście. Tak. No dobrze, opowiedz nam, co dzisiaj masz na sobie. Można od dołu. Mam zwykłe butki kupione. Nawet nie pamiętam jak i kiedy one były kupione, ale ja nawet nie wiem, czy one nie są w ogóle z lumpa. Tak mi się wydaje. Okay. Jakieś zwykłe białe skiety, spodnie z Bershki. One są bardzo z wysokim fajne. Stanem. Zwykły top ze Stradivariusa i tą kurtkę mojego, mówię kurtkę, marynarkę mojego wujka. Okej. Powiedz mi, czy uważasz, żeby wyglądać dobrze, trzeba obierać się drogo, czy tak naprawdę nie. można nie. inaczej to wykombinować? Naprawdę super wykombinować można outfity w lumpie. Nawet ja bardzo często też ubieram się z szafy mojej mamy. Sprzed też 10 lat, jakieś wielkie, stare spodnie jeansowe i to jest przecudowne, bo to ma taką moc w sobie. Wiem o co ci chodzi. Tak. A co uważasz w ogóle o łączeniu na przykład drogich rzeczy z rzeczami z lumpa? To jest fajne, ale no ja bardzo lubię łączyć różne dresy nawet z marynarkami, więc dla mnie to jest full, że tak powiem, jak kto chce, ale jak najbardziej jestem za łączeniem takich rzeczy. Okej, super, dziękuję ci bardzo, dziękuję super bardzo. Wywiad. Dziękuję. Dziękuję, że byliście z nami, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj było kilka ciekawych wywiadów i powoli będziemy odchodzić od tematyki stricte pieniędzy, ile co kosztuje i tak dalej. Bardziej chcemy się zagłębić w temat mody i trendów panujących na ulicach Warszawy. Zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka, żebyśmy wiedzieli, że wam się podoba to, co robimy. Jak macie jakieś sugestie, to napiszcie w komentarzach. No i dziękuję wam bardzo i do zobaczenia następnym razem. Na razie.